dziewiąta. Gość poranka. A gościem wtorkowego poranka 7:09 jest profesor Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Frekwencja na marszu 4 czerwca to sukces całej opozycji czy Platformy Obywatelskiej? Ja myślę, że to jest sukces wszystkich Polaków, dlatego że rzeczywiście był bardzo duży tłum, była bardzo dobra atmosfera. Ja szedłem z kolegami z Trzeciej Drogi. Było nieprawdopodobne, było miło, było tak serdecznie i przypominały mi się taka euforia, która panowała po 4 czerwca 1989 roku, kiedy w pierwszych niecałkiem wolnych wyborach nagle się okazało, że jesteśmy w stanie wygrać. Po raz pierwszy taką euforię widziałem w czerwcu 79 roku, jak przyjechał do Polski papież Jan Paweł II. Kiedy były tłumy na ulicach, w Warszawie było około 500 000 ludzi, w Krakowie ponad 1 000 000, na Błoniach i nagle zobaczyliśmy, że jest nas więcej. I to był taki bardzo miły uczucie. I to są, panie profesorze, porównywalne sytuacje? Nie zupełnie, dlatego że w głębokim komunizmie, czy właściwie już schyłkowym, ale jednak głębokim komunizmie, kiedy przyjechał papież, to nagle myśmy się zorientowali, że mimo tego, że komuniści mają władzę, to są w zdecydowanej mniejszości. I wtedy papież, no pamiętam to do tej pory oczywiście, powiedział: nie lękajcie się. I wtedy nagleśmy się zobaczyli, że my jesteśmy tą większością i zajęło jeszcze 10 lat, ale władzę właśnie tego 4 czerwca 89 roku uzyskaliśmy. Ale 30-kilka procent cały czas chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? I ma pełne prawo tak głosować. O to walczyliśmy przez wiele lat, żeby był pluralizm polityczny i żeby ludzie mogli wybierać i słusznie czy niesłusznie popierać taką czy inną partię. Na tym polega demokracja. Naszą rolą jako Trzeciej Drogi jest przekonywać część z tych ludzi, żeby głosowali na nas jako lepszą opcję. W żadnym wypadku nie należy walczyć ze zwolennikami PiS-u, należy ich przekonywać. No właśnie, Michał Szułdrzyński dziś pisze w Rzeczpospolitej, że Platforma Obywatelska ma ściągać taki twardy elektorat opozycyjny, a wy macie przekonywać tych, którzy trochę mają dość polaryzacji. Pytanie, czy to się uda? Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz nie wystąpił podczas tego marszu ze sceny? To należy pytać prezesa, a nie mnie, ponieważ nie mam wiedzy dlaczego. Możliwe, że nie był zaproszony, możliwe, że nie mógł się tam dostać, nie wiem. Cała impreza była bardzo dobra, ale lekko chaotycznie zorganizowana. Natomiast bo były ogromne zatory, nie można się było przedostać. Ja sam stałem na ulicy Agerkola przez około 2 godziny, bo nie można się było ruszyć ani w tę, ani w tamtą. Więc może dlatego. Natomiast my występujemy jako Trzecia Droga właśnie dlatego, że jest spora część społeczeństwa, która nie chce mieć bratobójczej walki między dwoma obozami, które się obrzucają wyzwiskami. Pytanie, czy wy na tym politycznie nie stracicie? Czy ludzie nie będą chcieli głosować na tę najsilniejszą partię opozycyjną? Mamy sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej. 11% wynik wasz, a poprzedni to był 3%. Ja wiem, że to tylko sondaże, ale być może coś pokazują. Średnia sondaży z maja tego roku to było, a tam było chyba 11 sondaży, czyli już jest reprezentatywne. Średnia sondaży dla Wspólnej Drogi było 15%. A tak dla rozwagi to chciałem zauważyć, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska nigdy nie przekroczyła 30%, a z 30% nie wygrywa się wyborów. W związku z tym, jeżeli komuś się marzy, że uda się sprowadzić Wspólną Drogę do poniżej 8% i nie wejdziemy do Sejmu, to jedynym zwycięzcą w takim scenariuszu będzie Prawo i Sprawiedliwość. Ale okazuje się, że polaryzacja Prawo i Sprawiedliwość, Platforma ma się świetnie w Polsce cały czas.
To jest prawda, to jest prawda, dlatego że jest dużo łatwiej apelować do najtwardszego elektoratu i znajdować wroga po drugiej stronie. I PiS też się zatrzymał na mniej więcej 33-35 maksimum procentach. To też im nie gwarantuje wygranej, ale jeżeli PiS stawia sprawę PiS albo Tusk, a my stawiamy sprawę, chodźcie trzecią drogą zdrowego rozsądku. Róbmy coś wspólnie dla Polski, a nie okładajmy się maczugami. A co będzie później? Czy jesteście otwarci na rządzenie z Platformą Obywatelską? No, co będzie po wyborach, to się okaże po wyborach. To zależy. My rządziliśmy już z wieloma partiami. W ostatnich 30 latach byliśmy 15 razy przez 15 lat w rządzie i zawsze w Sejmie. W związku z tym wydaje mi się, że jakoś się da to wszystko ułożyć. To dlaczego nie wspólna lista, skoro i tak być może wspólne rządy? Z bardzo prostego powodu, że wszystkie badania, które były przeprowadzane na ten temat, wykazują, że najwięcej przy metodzie wyborczej Donta najwięcej zyskują partie nie największe, tylko właśnie średnie, kiedy się połączą. To znaczy, że gdybyśmy szli do wyborów osobno w Polska 2050 i PSL, to byśmy uzyskali prawdopodobnie w sumie około kilkunastu do 20 mandatów mniej, niż gdybyśmy się połączyli. Natomiast jedna wspólna lista powoduje to, co się stało w maju 2019 roku. Prawie 500 000 wyborców PSL z powodów światopoglądowych nie chciało głosować na wspólną listę i zostało w domu. Jak się straci 500 000 wyborców, to się na pewno wybory przegra. Ale jeśli wyborcy PSL-u sobie pomyślą, będziemy głosować na trzecią drogę, a później będzie wspólny rząd i będą forsowane pomysły Platformy Obywatelskiej, to może też im się to nie spodobać. Myśmy rządzili z Platformą Obywatelską, rządziliśmy również z SLD, rządziliśmy z rozmaitymi ugrupowaniami i dało się jednak ustalić pewne rzeczy. Koalicja ma to do siebie, że nikt nie uzyskuje wszystkiego, co by chciał. I my z całą pewnością pewnych pomysłów nie zaakceptujemy i to będzie cena za nasze wejście do koalicji. A po wyborach, jeśli nie będzie szerokiej koalicji partii opozycyjnych, to rząd nie powstanie. To jest oczywiste. W związku z tym my na pewne opcje się nie zgadzamy i tu mówimy to jasno. Gdyby Platforma dostała 40% i rządziła sama, to mogłaby sobie swój program realizować bez zastrzeżeń, ale jeśli będzie miała koalicjantów, to już nie. Ale moglibyście wy być koalicjantami, później pomysł liberalizacji ustawy aborcyjnej i Lewica, jeśli wejdzie do Sejmu, może w tym pomóc. Bo panie profesorze, jak pan sobie wyobraża wspólne rządy i wspólne stanowisko właśnie na przykład na temat aborcji czy innych spraw światopoglądowych? Wy się ustawiacie jako partia konserwatywnego centrum. Tak, i mówimy bardzo jasno, że wyborcy powinni w tej materii mieć prawo głosu i dlatego uważam, że należy zrobić wiążące referendum, żeby ludzie zagłosowali, dlatego że czy chcą mieć zaostrzenia obecnych przepisów, czy chcą mieć liberalizacji obecnych przepisów, czy chcą mieć powrotu do pewnego kompromisu, który istniał przez 27 lat. I wydaje mi się z tego, co wykazują nasze badania, że większość społeczeństwa chce mieć powrotu do tego, co było. I nie można im niczego narzucać. Niech wyborcy decydują. A gdyby to Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało wam wspólne rządy? No to jest na razie przepraszam, fikcja polityczna. W związku z tym my chcemy, nie możemy się w tej chwili rozpatrywać sytuacji, że partia, która rozbija demokrację w kraju, a ostatnia ustawa przeforsowana, obecnie zmieniana teoretycznie na temat komisji, która nie śledczy, jak powinna być, tylko komisji kapturowej, jest absolutnie sprzeczna z trójpodziałem władzy i demokracją. I my z partią, która takie rzeczy forsuje, rządzić nie możemy. Destrukcja wymiaru sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat, co przyznaje nawet pan prezes Jarosław Kaczyński, że tutaj się nic nie udało zrobić, powoduje, że to trzeba by wszystko dokładnie odwrócić. Ja nie widzę w tej chwili
w PiS-ie apetytu na to, żeby się zmienić w partię demokratyczną. Chociaż mówi się, że ta komisja do spraw wpływów rosyjskich być może będzie powołana, ale nie będzie działała. Jeśli chodzi o sądy, Izba Dyscyplinarna też przestała działać, więc jak widać możliwa jest presja na Prawo i Sprawiedliwość. Tylko że destrukcja wymiaru sprawiedliwości jest postępująca. W tej chwili mamy dwa równoległe systemy, gdzie część sędziów jest powołana w sposób nieuprawniony polityczny i nie jest uznawana przez innych sędziów. To jest kwestionowane również w Brukseli i nie ma z tego tu rozwiązania. No to tutaj wymagana byłaby wyjątkowo głęboka reforma systemowa, a ja na to nie widzę apetytu po stronie Prawa i Sprawiedliwości, które jest w klinczu z suwerenną Polską w tej materii. A w PSL-u nie ma grupy posłów czy polityków gotowych na taki sojusz z PiS-em? Nie. W takich materiach w PSL-u głosuje Rada Naczelna i w tej chwili nie ma takich rozmów, nie ma takich dywagacji, nie ma takich przygotowań. Wszystko się oczywiście rozstrzygnie po wyborach i zobaczymy, jak naszym celem jest to, żeby wprowadzić do Sejmu jako wspólna droga z Polską 2050 jak największą ilość posłów i wtedy będziemy starać się stworzyć rząd z demokratyczną opozycją. Skoro już wywołaliśmy do tablicy temat tej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, czy te zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę zmiany w komisji zmieniają wasze podejście do tej sprawy? Nie, to jest absolutnie, to ustawa była absolutnie nieakceptowalna. Cała opozycja łącznie z Konfederacją głosowała przeciwko niej. Te poprawki niewiele zmieniają. Ona w dalszym ciągu jest dysfunkcjonalna. Myśmy bez problemu gotowi byli poprzeć ustawę, żeby powołać komisję śledczą, która jest konstytucyjnie umocowana w polskim prawie i za taką komisją byśmy głosowali, rozszerzając również termin badany od 2005 roku, bo jak na przykład w 2006 roku ówczesny minister skarbu pan Jasiński podpisał kontrakt z Gazpromem, nie czytając go, co przyznał publicznie, i stracił w spółce PGNiG 17 miliardów złotych, to ja myślę, że to też powinno być badane. Czyli wy nie kwestionujecie, że taka komisja może być potrzebna do spraw badająca wpływy? My nie mamy żadnego problemu z tym, żeby powołać komisję śledczą w tej materii, dlatego że należy rozmaite sprawy rozpatrywać. Również niedalekiej przeszłości, kiedy bardzo dziwne ruchy były, na przykład próba przejęcia największej fabryki chemicznej w Europie, czyli azotów i polskich i przez rosyjskiego oligarchę, wspomagana przez jeden z dużych banków, który był wtedy prowadzony przez późniejszego premiera Rzeczpospolitej Polskiej. I to rozmaite sprawy należałoby tutaj badać i my nie mamy żadnej w tym co do tego wątpliwości. Natomiast, i nawet gdyby Waldemar Pawlak miał stanąć przed taką komisją. Ale każdy może stanąć przed taką komisją pod warunkiem, że jest to komisja śledcza, która jest konstytucyjna, bo to polskie prawo, powołanie takowej komisji przewiduje. Mieliśmy takie komisje. No, jedna z nich przyniosła dość dramatyczne skutki, wyrzucając SLD, odstawiając SLD od władzy. Jak się panu wydaje, dlaczego prezydent Andrzej Duda najpierw tę ustawę podpisał, a dopiero później zaproponował zmiany? No to są czyste spekulacje, nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast ewidentnie pan prezydent, jeśli dostaje w piątek wieczorem ustawę, a w poniedziałek rano ją podpisuje, to dużo czasu nad studiowaniem jej nie spędził. Z tego co wiem, były rozmaite zastrzeżenia również w kancelarii pana prezydenta, żeby tej ustawy nie podpisywać, bo ona ewidentnie była niekonstytucyjna.
prawnicy, zespół prawników z Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauk Prawnych, jednogłośnie stwierdził, że ta ustawa w pierwotnym kształcie narusza 10 artykułów Konstytucji. No to było nawet dla laika ewidentne. Mieszanie funkcji śledczych i funkcji sądowniczych w jednej komisji, mieszanie sądów administracyjnych, które potem wydają wyroki de facto karne, no to jest ewidentny absurd. Więc nie wiem, dlaczego pan prezydent to podpisał. Potem się prawdopodobnie zreflektował, że to jednak nie ma rąk i nóg, ale z jakiego powodu to tak zrobił, to ja takowej wiedzy nie posiadam. Za miesiąc będziemy mieli kolejną rocznicę rzezi wołyńskiej, kulminacji rzezi wołyńskiej. Czy pan się czegoś spodziewa ze strony ukraińskiej? Ja myślę, że pan przewodniczący Wierchownej Rady, pan Stepaszyn, który przemawiał w Sejmie, byłem na tym posiedzeniu, posunął się we właściwą stronę, bo o tym mówił otwarcie. Ja uważam, że powinno dojść w pewnym momencie do tego takiego zrozumienia po stronie ukraińskiej, że to była jednak rzeź, że to była rzecz straszna i że należy wykazać skruchę. Polscy biskupi w 65 roku wysłali list do niemieckich biskupów, to był długi list, ma 13 stron, ale ta fraza, która przeszła do mediów i do świadomości społecznej, czyli wybaczamy i prosimy o wybaczenie, była bardzo mocna i była bardzo niepopularna w Polsce wtedy, bo Polacy uważali, dlaczego my mamy prosić Niemców o wybaczenie, przecież to Niemcy nas mordowali, a nie odwrotnie. Ale zapoczątkowała pewien po pojednaniu polsko-niemieckie. I tutaj potrzeba pewnej refleksji po stronie ukraińskiej i to może zająć dużo czasu, to zajęło dużo czasu w stosunkach polsko-niemieckich również, że jednak trzeba sobie uświadomić, co się wtedy na Wołyniu stało i że trzeba spojrzeć we własną duszę, że jednak rzeczy były dokonane tam straszne i że trzeba jakoś się z tym nie tyle pogodzić, tylko wziąć to pod uwagę, bo Polacy oczekują na słowa skruchy ze strony ukraińskiej. Mamy i zgody na ekshumację. To jest kwestia podstawowa. To jest kwestia, każdy człowiek ma prawo być pochowany w własnym grobie, bo taka jest nasza tradycja chrześcijańska. To jest zupełnie oczywiste. I ja mam nadzieję, że nie wiem, czy tutaj jakieś słowa przeprosin padną, ale ja mam nadzieję, że dojdziemy pomału do tego, że święte szczątki naszych przodków zostaną godziwie pochowane. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi był gościem poranka 7:09. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Gość poranka.